Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek drugi, w którym to wprowadzimy sobie takie pojęcie w Niemczech, czyli in Deutschland. In Deutschland. Zakładam oczywiście, że posłuchaliście sobie pierwszego odcinka, z którego się dowiedzieliście o zdaniu wir wohnen, my mieszkamy. I teraz będzie kolejny odcinek, w którym omówię właśnie in Deutschland, w Niemczech. Po pierwsze zacznijmy od tego krótkiego słowa in, które oznacza w odniesieniu do państw, w odniesieniu do miast, czyli na przykład jestem w Monachium, ich bin in München, ona jest w Berlinie, sie ist in Berlin. Także in Polen, w Polsce też musi być in. Także in oznacza w państwie, w mieście. Również in oznacza w takich zamkniętych pomieszczeniach, że coś gdzieś było, albo jest, albo będzie. W szufladzie, w kieszeni, w samochodzie, w autobusie, w pociągu. Czyli będzie in der Schublade, w szafie, im Schrank. W samochodzie, im auto i tak dalej. Nie chcę tego rozwijać, tylko chcę Wam pokazać właśnie, że in określa to, że gdzieś jest w środku. Natomiast słowo Deutschland składa się w sumie z dwóch elementów. Ze słowa Deutsch, czyli przymiotnik niemiecki i z rzeczownika Land. Land, na końcu D jak Dorota, Land. Czytamy to Land, oczywiście miękko. I co się dzieje? No, Land to jest kraj, kraina, państwo. Z państwem to może przesadziłem, bo w sumie państwo, jako wiecie, jako organ, w którym jest jakaś władza, to jest der Staat. Der Staat przez 2a. To jest państwo. Natomiast Land jako kraj. Tutaj warto wspomnieć, że są takie rzeczowniki w języku niemieckim jak Bundesland. Bundesland to jest kraj związkowy, czyli Land, czyli ta jednostka administracyjna, na którą są Niemcy podzielone, nie? Tak jak w Polsce mamy województwa, tak jak w Austrii, nie wiem, też mamy takie regiony raczej. W Szwajcarii mamy kantony. W Stanach Zjednoczonych mamy Stany, te jednostki pojedyncze, nie? Administracyjne podziału państwa, to tak w Niemczech mamy Bundesländer, nie? Czyli Bundesland, czyli na przykład Hesja, Hessen, Baden-Württemberg, nie? To jest Bundesland. No i też warto wspomnieć o sieci sklepów Kaufland, nie? Kaufland jako sieć sklepów ma w swojej nazwie Land. Kauf od czasownika kaufen, kupować, czyli Kaufland w wolnym tłumaczeniu kraina zakupów. Nie? I wracając do naszego Deutschland, Deutsch z dużej litery pisane, Deutsch to jest niemiecki jako język. Deutsch, niemiecki jako język, piszemy to D-U-T-S-C-H, D-U-T-S-C-H, Deutsch. I z dużej litery właśnie pisane, oznacza język. I tutaj takie pierwsze skojarzenie, jakie jest moje z tym słówkiem, to jest czasownik sprechen, bo jeżeli mówimy w języku niemieckim, to mówimy takie zdanie ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. I to Deutsch jest właśnie pisane z wielkiej litery. Czyli mówię po niemiecku. Nasza polska wersja to jest mówić po niemiecku, po angielsku, nie? Czyli mamy przyimek. W języku niemieckim tego przyimka nie ma. Tam jest po prostu ja mówię niemiecki. Dosłownie tłumacząc. Ich spreche Deutsch. No to zbudujmy sobie zdania, które już myślę, że powinniście umieć zbudować. Mianowicie... A, zrobimy tak, jeszcze powtórzę zasady naszej zabawy. Ja mówię zdanie po polsku, mówię słowo start, daję Wam
3-4 sekundy. Wy w tym czasie mówicie to zdanie na głos po niemiecku, a następnie ja mówię to zdanie po niemiecku. Żebyście mogli porównać, czy dobrze, nie? No to co? Pierwsze zdanie. My mieszkamy w Niemczech. Start. To zdanie zabrzmi. Wir wohnen in Deutschland. Powtórzcie. Jeszcze raz powtórzcie za mną. Wir wohnen in Deutschland. Dobra. No i co jeszcze możemy stworzyć? Możemy stworzyć pytanie. Czy my mieszkamy w Niemczech? Nie? Czy my mieszkamy w Niemczech? Start. Zdanie zabrzmi. Wohnen wir in Deutschland? Wohnen wir in Deutschland? I potwierdzenie tej wiadomości. Tak, my mieszkamy w Niemczech. My mieszkamy w Niemczech. Tam jeszcze oczywiście tak ma być. Nie? Czyli start. I zdanie powinno zabrzmieć. Ja, wir wohnen in Deutschland. Ja, wir wohnen in Deutschland. Świetnie. Dobra. Tyle na dzisiaj. Oczywiście podsumowanie tego podcastu w formie zdań. Możecie mieć dostęp do niego na moim kanale YouTube Martin de Simons. W opisie tego podcastu, tego odcinka jest link. Tam jest opcja wesprzyj. I gdy zdecydujecie się na wsparcie też mojej działalności, no to będziecie mieć stały dostęp do zdań za 2 zł albo za 10 zł dostęp do lekcji online w aplikacji Quizlet. Tak, żebyście mogli też to powtarzać nie tylko przy odsłuchaniu tego podcastu, ale również gdzieś tam w aplikacji, którą możecie ściągnąć na komórkę. Bardzo fajne rozwiązanie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!